Podsumowanie minionych świąt pod kątem bezpieczeństwa. Na naszych drogach doszło do kilku kolizji. Na szczęście nie odnotowaliśmy żadnego wypadku drogowego. Senator Krzysztof Mróz zaapelował do prezydenta Jerzego Łużniaka. Aby mniej jeździł do Wrocławia, mniej się spotykał z panem prezydentem Sutrykiem, bo z tego nic dla Jeleniej Góry nie wynika, a bardziej przypilnował, aby inwestycje były realizowane w terminie. W Stróżnicy powstanie nowy parking. Więc będzie to takie miejsce, gdzie będzie można teraz bezpiecznie samochód zostawić i udać się w pieszą wędrówkę po Rudawach Janowickich. Po świętach wita Państwa Paweł Guszała, zapraszam na serwis. Wielkanoc za nami. Skontaktowaliśmy się z jeleniogórską policją, aby porozmawiać na temat działań, jakie zostały podjęte w trakcie kilku ostatnich dni w celu zapewnienia bezpieczeństwa w naszym regionie. Policjanci podczas świątecznego weekendu kontrolowali nie tylko kierowców, ale także miejsca użytku publicznego. Sprawdzali m.in. przestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa. Niestety, pomimo wielokrotnych apeli, nadal wiele osób lekceważy ten obowiązek. W związku z tym policjanci osoby takie ukarali mandatami. Policja nie odnotowała wielu zdarzeń na naszych drogach. Mimo to zatrzymano kilka osób jadących pod wpływem alkoholu lub podejrzanych o jazdę pod wpływem narkotyków. Na naszych drogach doszło do kilku kolizji. Na szczęście nie odnotowaliśmy żadnego wypadku drogowego. Policjanci w tych dniach zatrzymali do kontroli drogowej 4 nietrzeźwych kierujących oraz 2 kierowców podejrzewanych o kierowanie pojazdami pod wpływem środków odurzających. Zatrzymali 3 kierowców, którzy naruszyli sądowe zakazy kierowania pojazdami, jak również zatrzymali 12 osób poszukiwanych do odbycia kary pozbawienia wolności za różne przestępstwa, a także zatrzymali 5 osób, które posiadały narkotyki. W okresie świątecznym policjanci wielokrotnie interweniowali w sprawach zakłócenia ciszy nocnej lub wszczynania awantur pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze w ciągu ostatniego weekendu wyjechali do ponad 350 zgłoszeń. Na terenie Jeleniej Góry prowadzone są 2 duże inwestycje drogowe na ulicy Ogińskiego i Alei Wojska Polskiego. Niestety obie są już znacznie opóźnione. Na ten fakt zwrócił uwagę w ostatnim czasie senator Krzysztof Mróz. Na samym początku senator Krzysztof Mróz zaapelował za naszym pośrednictwem do prezydenta Jerzego Łużniaka. Taka prośba do pana prezydenta, aby mniej jeździł do Wrocławia, mniej się spotykał z panem prezydentem Sutrykiem, bo z tego nic dla Jeleniej Góry nie wynika, a bardziej przypilnował, aby inwestycje były realizowane w terminie i pieniądze, które już dostał pan prezydent na projekty, które wskazał, aby one były po prostu w terminie dobrze, szybko zrealizowane. Wtedy będziemy się wszyscy cieszyli. Ja się będę cieszył i pan prezydent się będzie cieszył, ale przede wszystkim będą się cieszyli mieszkańcy naszego miasta. Senator podał 2 przykłady remontu na ulicy Ogińskiego i Alei Wojska Polskiego. Z przykrością mogę powiedzieć, że na to, na co dostał pieniądze, na te inwestycje, one idą bardzo, bardzo powolutku. Pamiętajmy o ulicy Ogińskiego, która już jest kilka miesięcy po terminie i jeszcze jest nieprzejezdna. W 50% dofinansowanie było z Urzędu Wojewódzkiego, gdzie też miasto Jelenia Góra otrzymało od pana wojewody. Mamy ulicę Wojska Polskiego, która jest też już kilka miesięcy po terminie oddania. Jednak to, czego senator Krzysztof Mróz nie powiedział, to że wykonawcy realizujący tego typu inwestycje mają możliwość za sprawą ustawy covidowej wprowadzonej przez rząd na wydłużenie terminu robót, gdy udokumentują, że wśród pracowników na placu budowy stwierdzono zakażenie koronawirusem. Z takiej możliwości już skorzystała chociażby firma, która przebudowuje Aleje Wojska Polskiego.
faktycznie jest taka możliwość prawna przedłużenia inwestycji ze względu na COVID, natomiast nie wiem, czy to nie jest tak bardzo często wykorzystywane, dlatego są takie inwestycje, jak na przykład w Szklarskiej Porębie Polana Jakuszycka, no, gdzie terminy są dotrzymywane, inwestycja jest bardzo szybko i sprawnie realizowana. To fakt. Inwestycja na Polanie Jakuszyckiej, która z pewnością jest bardziej skomplikowanym zadaniem i prowadzonym w o wiele cięższych warunkach atmosferycznych, jak na razie przebiega zgodnie z harmonogramem. I tu należy podkreślić, jak na razie. W przypadku tej inwestycji planowany termin zakończenia robót to przełom września i października tego roku. W ostatnich dniach w naszym serwisie mówiliśmy o dwóch zadaniach, które mają zostać zrealizowane w tym roku w Mysłakowicach. Jednak plany inwestycyjne lokalnych władz wykraczają także poza granice tej miejscowości. Proszę zobaczyć. W Stróżnicy w gminie Mysłakowice znajduje się niezagospodarowany dotąd teren. To właśnie co do tego miejsca lokalne władze mają pewne plany. Potrzebowaliśmy miejsca, gdzie mieszkańcy, ale również turyści mogliby zaparkować samochód i udać się w nasze piękne góry. I właśnie udało się w tym roku rozpisać przetarg. Jesteśmy w trakcie procedury kończącej ten przetarg. I już niebawem rozpoczną się prace, dzięki którym powstanie parking z 24 miejscami postojowymi, w tym także dla osób z niepełnosprawnościami. Oprócz tego znaleźć się tam ma strefa odpoczynku ze stolikami i ławkami. Więc będzie to takie miejsce, gdzie będzie można teraz bezpiecznie samochód zostawić i udać się w pieszą wędrówkę po Rudawach Janowickich, po pięknych tutaj górach. W okresie zimowym muszę tutaj powiedzieć, że powstały nawet w tym roku strefy biegowe. Prace pochłoną około 185 tysięcy złotych. Tutaj mamy część finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego. Złożyliśmy również wniosek do odnowy wsi dolnośląskiej, więc liczymy też na dofinansowanie z tego źródła. I myślę, że będzie to taka inwestycja, która nie tylko mieszkańcom, ale również turystom, którzy odwiedzają gminę Mysłakowice, bardzo się spodoba i będzie przez nich wykorzystywana. A teraz pozostałe wiadomości. Informacje o zniszczeniu odcinków pasma rowerowego Olbrzymy podał prezydent Jerzy Łużniak. Podczas prowadzenia zimą prac leśnych miały ulec doszczętnej dewastacji pewne odcinki górskich, jednokierunkowych tras rowerowych. Jak napisał prezydent Jerzy Łużniak, wystąpił z wnioskiem do nadleśnictw o podjęcie rozmów z wykonawcami prac leśnych, by ci dokonali napraw zniszczonych ścieżek. Nadleśnictwo Śnieżka wydało oświadczenie, że zdewastowane zostało 100 metrów z kilku kilometrów trasy, a jego stan przywrócony zostanie do 9 kwietnia. Natomiast nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba poinformował nas w rozmowie telefonicznej, że na ich terenie w wyniku prac leśnych nie uległ uszkodzeniu żaden szlak rowerowy. Z żalem przyjęliśmy informację o śmierci Andrzeja Szpaka, wieloletniego reportera i korespondenta telewizji publicznej z naszego regionu. Rodzinie oraz przyjaciołom składamy wyrazy współczucia.